Dzień dobry, witamy w programie Tweet w Wirtualnej Polsce. Patrycjusz Wyżga, kłaniam się Państwu nisko i zapraszam na rozmowę z pierwszym dzisiejszym gościem, pan Bolesław Piecha, poseł Prawa i Sprawiedliwości, w przeszłości wiceminister zdrowia. Dzień dobry, panie ministrze, uszanowany. Dzień dobry, witam. Witamy. Chciałbym na początku zapytać pana jako profesjonalistę, jako lekarza. Od 4 maja, mówi minister Niedzielski, wycofujemy te ograniczenia związane z zabiegami planowanymi. Odetchnął pan z ulgą, lekarze oddychają z ulgą, w końcu będziemy mogli troszeczkę chociaż wrócić do normalności? No ja oczywiście odetchnęłam z ulgą głównie z tego powodu, że ta trzecia fala pandemii zaczyna nas troszeczkę opuszczać. Byłbym bardzo ostrożnym optymistą. Wirus wielokrotnie nas zaskoczył i to w najbardziej dziwnych momentach. Tym niemniej wydaje mi się, że dla pacjentów, dla tych, którzy czekają w kolejkach na konkretne zabiegi operacyjne zwłaszcza, albo zabiegi diagnostyczne, a one są bardzo ważne, to również bardzo dobra wiadomość. Pewnie to nie będzie tak, że od razu wszystko ruszy pełną parą, ale sądzę, że ta data 4 maja, czyli po majówce, jest dobrym momentem, żeby szpitale zaczęły oczywiście przygotowywać swoje sale operacyjne, swoje oddziały po to, żeby przyjąć również planowych pacjentów, a nie tylko tych, którzy wymagają nagłej pomocy z powodu zagrożenia zdrowia. Niektórzy pytają, dlaczego tak późno, dlaczego nie można było tego zrobić wcześniej, dlaczego nie można było uwolnić te zabiegi nieco wcześniej. Krytykuje działania rządu, no wiemy, Andrzej Sośnierz na przykład, czy profesor Maksymowicz. No jeżeli chodzi o posłów Porozumienia i pana profesora Maksymowicza i Andrzeja Sośnierza, których szanuję, wydaje mi się, że troszeczkę przesadzają. Nic się tutaj nie da zrobić. Nasze szpitale były przez wiele, wiele tygodni zajęte głównie sprawą COVID-u i tak, jak pan sam widzi, ilość zgonów, nadmiarowych zgonów wynikających z epidemii była bardzo wysoka. Nie czas było wtedy prowadzić podwójnej działalności, zarówno tej, która związana jest z walką z COVID-em, jak i tej, która mówi o zaplanowanych rzeczach. Pewnie bym też chciał, żeby w ogóle te dwie służby zdrowia jakoś się ze sobą łączyły i ta jedna część dedykowana COVID-owi wystarczyłaby po to, żeby nie blokować tej drugiej części, ale sądzę, że w żadnym państwie europejskim tak nie było. Bogu dzięki, że ten czas pandemii, tej trzeciej fali się troszeczkę odsuwa i troszeczkę łagodnieje i możemy uruchomić to, co jest w medycynie bardzo ważne, czyli wczesne, planowane zabiegi, bo one rzeczywiście mogą zrobić dużo dobrego niż czekać na tak zwany ostatni moment. Ta tylko pomoc nie, zawsze wtedy jest gorsza. Tylko to nie jest chyba, panie ministrze, wyłącznie taka polityczna publicystyka i wyrażanie po prostu opinii, bo są bardzo konkretne liczby, które mówią, sytuacja jest absolutnie fatalna. Łączna liczba nadmiarowych zgonów w Polsce podczas pandemii wyniosła prawie, czy ponad 103 tysiące. No, czy my w tej chwili radzimy sobie z pandemią fatalnie? Agencja Bloomberga na 53 przebadane kraje daje nam 52 przedostatnią pozycję. Ja rozumiem, ale też musimy powiedzieć, że to nie jest tylko kwestia wydolności służby zdrowia na przygotowanie na tę walkę z pandemią. Są to również wiele innych czynników. Tych czynników dotyczących zdrowia publicznego, umieralności, długości życia jest bardzo wiele. Ja przypomnę tylko, że już 40 lat temu w Almomacie był pewien zjazd, gdzie określono, od czego zależy nasze zdrowie. I nasze zdrowie zależy po pierwsze 50% od naszych własnych zachowań prozdrowotnych. Z tym w Polsce nigdy nie było najlepiej. Ta pewnie ta agencja również to wyjaśniła. Z drugiej strony zależy też to od jakości, wydolności ochrony zdrowia. Polska ochrona zdrowia nie jest najgorsza, ale daleko jej do światowej czołówki i z tym rząd Prawa i Sprawiedliwości zmaga się od 6 lat, żeby tą służbę zdrowia dofinansować, zrestrukturyzować po to, żeby ona odpowiadała naszym oczekiwaniom, a nie tylko jakimś tam modelom lepszym, gorszym, kto właściciel i tak dalej. Ona ma po prostu, ta ochrona zdrowia ma służyć nam obywatelom, czyli oferować dobrej jakości i w określonym czasie świadczenia. Niewiele chyba, panie ministrze, udało się w takim razie w ciągu tych ostatnich kilku lat zrobić, skoro nadmiarowe zgony w 2020 roku to jesteśmy na samym końcu, jeśli chodzi o Unię Europejską, 23,5%. No co się udało przez ostatnie lata zmienić, by przeskoczyć, nie wiem, z ostatniego na przedostatnie? No, podstawową rzeczą, panie redaktorze, podstawową rzeczą to jest to, kto nas leczy. I z tym pan doskonale wie, nie jest najlepiej. Gdy weźmiemy statystyki ilości lekarzy na 10 tysięcy ludności, to one są no niestety bardzo niskie. I pan doskonale wie, tak jak pewnie wiedzą ludzie w Polsce, że to nie jest tak, że lekarza da się wykształcić tak, jak powiedzmy zrobić kurs na fryzjera, za przeproszeniem psów, bo takie były przekwalifikowania. Kształcenie lekarza trwa minimum 10-12 lat. No więc 6 lat, a 10-12
to jest daleka droga, przy czym musi pan wiedzieć, że przygotowanie tej infrastruktury uczącej, czyli akademie medyczne, uniwersytety i tak dalej, też wymagało poszerzenia. Dzisiaj szkolimy więcej lekarzy, dzisiaj staramy się szkolić więcej ratowników medycznych, dzisiaj staramy się szkolić więcej pielęgniarek. Niestety te efekty będą odłożone w czasie. Taka jest natura. A jaka jest w takim razie, panie ministrze, ta różnica w liczbie absolwentów studiów medycznych teraz i w momencie, kiedy przejmowaliście władzę w Polsce? W tej chwili ja muszę powiedzieć o tym, co się dzieje w ochronie zdrowia. Jest to około 2000 tych, którzy podejmują studia medyczne więcej. To jest bardzo dużo. Stąd gdzieś mniej więcej 1,5 do 2000 lekarzy w niedługim czasie rocznikowo będzie się pojawiać więcej. Ale oni wymagają jeszcze przejścia rezydentury, 5-6 lat, przejścia odpowiedniego szkolenia, stażu, egzaminów. Także ilość tych lekarzy będzie systematycznie rosła. Będzie zakopywany taki dołek pokoleniowy, bo on jest bardzo widoczny. Mhm. Niestety ja się spodziewam tych efektów nie wcześniej, jak pod koniec, przypomnę, pod koniec lat 20. XXI wieku. Na koniec jeszcze tego wątku chciałbym wrócić do profesora Maksymowicza. Wczoraj Rzeczpospolita informowała o tym, że to z okolic gabinetu, czy wręcz z gabinetu politycznego ministra Czarnka przyszła ta informacja do Ministerstwa Zdrowia dotycząca tych domniemanych eksperymentów medycznych w Olsztynie. Jak pan skomentuje, nie wiem, uderzenie ludzi Czarnka? Nie mam oczywiście stosownych materiałów dotyczących tych eksperymentów medycznych. Ja raczej w to nie wierzę, żeby pan profesor Maksymowicz dokonywał takich, a nie innych eksperymentów medycznych. Nie sądzę, że akurat nie w tym sprawa. Nie wiem, skąd takie żale się wzięły. Cenię pana profesora Maksymowicza. Wydaje mi się, że jest niestety niemożliwe, żeby to, co mówi się o tych eksperymentach medycznych, zwłaszcza z wykorzystaniem płodów ludzkich, tak drastycznie opisanych w niektórych pismach, miało miejsce. O jedną rzecz jeszcze chciałem pana zapytać. Jak czytamy na stronie Wirtualnej Polski, proszę państwa, pełniący obowiązki szefa Głównego Inspektoratu Sanitarnego Krzysztof Saczka nie zostanie zdymisjonowany. To jest oficjalne rządowe pismo, do którego dotarła Wirtualna Polska. Nasi koledzy, rzeczywiście nie ma powodu do dymisji pełniącego obowiązki, podkreślam, Głównego Inspektora Sanitarnego? Nie wydaje mi się, żeby były powody. Ja też nie oceniam wszystkich ludzi. Sądzę, że rząd, Ministerstwo Zdrowia ma określone wiadomości na ten temat. Sytuacja pandemiczna nie jest dobrym czasem, żeby zdymisjonować co chwilę jakiegoś ważnego. Tak, ale rozumie pan, tutaj jest też istota sporu między inspektorem, czy pełniącym obowiązki inspektora, a doktorem Pawłem Grzesiowskim, prawda? Którego główny inspektor chciał odwołać, znaczy chciał mu odebrać uprawnienia zawodowe. No nie mógł odebrać uprawnień zawodowych, bo to nie jest takie proste i to traktuje jako fake news albo jako nieporozumienie. Natomiast no, pan profesor Grzesiowski jest znanym ekspertem. Ja go znam też od 20 lat, bo ja się z nim spotykałem. Troszeczkę się by, tak mówiąc kolokwialnie, wyostrzył politycznie. Natomiast wiele jego uwag jest nadal cennych i trzeba z niego korzystać. Co odmrozić, panie ministrze? My czekamy na tę konferencję prasową, ona być może jutro, poznamy te kolejne etapy odmrażania gospodarki. Co w pierwszym rzędzie pańskim zdaniem powinniśmy uwolnić? No ja oczywiście jestem bardzo ostrożny, tak jak powiedziałem, że jestem ostrożny w ogóle spojrzenie na to wygasanie trzeciej fali pandemii. Wiele nas już ten koronawirus nauczył, zwłaszcza pokory. Wydaje mi się, że w pierwszym rzędzie no, musimy uwolnić pewną przestrzeń, która jednak toczy się w szkołach. Wiem, że ona jest bardzo trudna, wiem, że mało czasu do zakończenia roku szkolnego, natomiast w pierwszej kolejności uważam, że powinni do szkół wrócić dzieci. Wróciły przedszkola, oczywiście. Tak, żeby jeszcze w maju wszystkie dzieci wróciły do szkoły, tak? Jeszcze w maju. Być może to chciałbym bardzo, żeby tak się stało. Nauczyciele są zaszczepieni. Pewnie tam niepokoje są, pewnie będą różnego rodzaju dyskusje na temat warunków sanitarnych, czy te klasy szkolne to spełniają. Natomiast uważam, że to dla mnie jest najważniejsze. Oczywiście druga sprawa, no to jest chociażby to, że też poszedłem do fryzjera po prostu mówiąc kolokwialnie. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o hotele i o restauracje, byłbym jeszcze bardzo ostrożny i sądzę, że musielibyśmy parę dni jeszcze pośledzić, jak wygląda cykl rozwoju epidemii. Mało tego, no musimy jeszcze zobaczyć, jak będą się kształtować to, co pan, od czego pan zaczął, czyli od zgonów. Obawiam się, że jeszcze ta liczba będzie dość wysoka, bo liczba pacjentów na respiratorach jest wysoka. Czyli jeszcze w maju pan by hoteli nie otwierał, no bo słyszymy o tym, że być może połowa miejsc na przykład w hotelach po majówce. Otwarty, ja dostępny. Myślę, że generalnie połowa maja to jest ten okres, żeby trzeba było się nad tym zastanowić. Być może to jest przykre, być może to
brzmi źle, ale no ja tutaj to mówię z punktu widzenia zdrowia Jasne. Publicznego, a nie z punktu interesu hotelarzy. A restauracje na przykład, i to w takim zakresie, na przykład na świeżym powietrzu wyłącznie, ogródki restauracyjne, kawiarnie. No i świeże powietrze jest bardzo fajnym przykładem, bo ona jest z Włoch albo z Hiszpanii, albo z południa Francji, tam ta tradycja jest duża. W Polsce są raszej ogródki piwne, a nie restauracje. No to się troszeczkę nie zmienia tradycji. Już. Nie mamy tradycji ogródków w restauracjach i ten. Byłbym też ostrożny, chociaż uważam, że jeżeli chodzi o ogródki, o wolne powietrze, to szybciej niż te pomieszczenia wewnątrz. Jeżeli te pomieszczenia wewnątrz, to oczywiście ograniczając liczbę konsumentów w danej sali restauracyjnej. To może, panie ministrze, byśmy poszli za ciosem i na przykład uwolnili także ludzi od noszenia maseczek na świeżym powietrzu. Teraz, kiedy będzie dużo słońca, które zabija wirusa. No ja sądzę, że ten krok jest bliski do podjęcia. Ja noszę tą maseczkę. Nie podoba mi się, już wielokrotnie o tym mówiłem. Nie najlepiej się czuję w tej masce. Noszę ją w zasadzie od 20 któregoś roku życia, kiedy zostałem lekarzem. Ciągle gdzieś ta maseczka nie była wpisana w moje życie zawodowe, ale teraz się okazuje, że i w życie publiczne. I myślę, wydaje mi się, że dobrze by było też z tych maseczek już powoli, jeżeli się ociepli, a ociepli się na pewno, przy dobrej pogodzie jednak je zdjąć. To jest taki symbol znaku pewnej swobody, nie tylko jakichś ograniczeń, bo te ograniczenia są, ale one nie są jakieś katastrofalne. Natomiast byłby to symbol powrotu do normalności, a nam Polakom nadziei też potrzeba. Twarda, konkretna polityka. Teraz, jeśli pan pozwoli, Lewica rozmawia z Prawem i Sprawiedliwością w sprawie Funduszu Odbudowy i Krajowego Funduszu także. Pytanie, czy to jest dobry ruch? Bo ten ruch, jak wiemy, na przykład Koalicja Obywatelska bardzo intensywnie krytykuje. Koalicja Obywatelska krytykuje dzisiaj wszystko. No, ona patrzy też, Koalicja Obywatelska, na sondaże. One są wyjątkowo niekorzystne dla Koalicji Obywatelskiej. Dawno Koalicja Obywatelska przestała być liderem polskiej opozycji i te jej takie hasła totalnej opozycji niestety trafiają w próżnię. To znaczy trafiają w próżnię mieszkańców i naszych obywateli, którzy to oceniają. Wydaje mi się, że dużo tam jest złośliwości. Natomiast ta perspektywa, ten Fundusz Odbudowy, ta perspektywa europejska jest siedmioletnia, skoro Platforma Obywatelska i Koalicja Obywatelska tak mocno dążą do wyborów, to chyba jasnym jest, że chcieliby mieć również na stole określone pieniądze, duże pieniądze z Unii Europejskiej po to, żeby odbudowę Polski kontynuować. Przyznam się, że stanowiska Platformy Obywatelskiej absolutnie nie rozumiem, a trzymam kciuki za powodzenie rozmów pana premiera Mateusza Morawieckiego z Lewicą. A jak pan, panie ministrze, widzi sytuację w łonie Zjednoczonej Prawicy? Czytam dzisiaj bardzo interesujący opis z tej niedzielnej rozmowy Jarosława Kaczyńskiego z Jarosławem Gowinem i Zbigniewem Ziobrą. Jarosław Kaczyński podobno miał być zrelaksowany. Przez 6 godzin tej rozmowy miał ją absolutnie od początku do końca kontrolować. Jestem ciekaw trochę takiego psychologicznego pańskiego podejścia, jak ta rozmowa mogła wyglądać. W ogóle jak prezes Kaczyński podchodzi do całej tej sytuacji? Jest rzeczywiście spokojny? Ani przez chwilę się nie obawiał, że to się może rozpaść? No i Jarosław Kaczyński jest bardzo doświadczonym politykiem, chyba numer jeden dzisiaj w polityce polskiej i od wielu lat w tego typu politycznych dyskusjach, negocjacjach uczestniczy. No i sądzę, że trzeba przekonać naszych kolegów ze Zjednoczonej Prawicy, z Porozumienia i z Solidarnej Polski, że tylko w jedności jest siła. My, panie redaktorze, następne wybory, niezależnie kiedy one będą, czy w konstytucyjnym, czy ja chciałaby oczywiście totalna opozycja, jak najszybciej wygramy. W jedności jest siła i być może wbrew temu, co się tam mówi, co się kraczy, co się mówi w różnego rodzaju fake newsach, po raz kolejny będziemy mieli rządy większościowe i nie będziemy potrzebowali koalicjanta. Natomiast pewne projekty, jak chociażby ten Narodowy Plan Odbudowy, wymagają jednak zgody ogólnej, bo tu chodzi o los nas, Polaków, a nie Jasne. Zjednoczonej Prawicy, a nie składników, a nie opozycji. I ostatnia rzecz, o tym też się w ostatnich kilkunastu godzinach bardzo dużo kracze, o tym napisał Onet, panie ministrze. Raport Najwyższej Izby Kontroli dotyczący wyborów kopertowych jest już, jak czytamy, gotowy, czeka tylko na publikację. No i według dziennikarza Onetu jest on krytyczny nie wobec Jacka Sasina, to nie należy nazywać tych wyborów wyborami Sasina, tylko Mateusza Morawieckiego, bo to premier miał być w centrum całej tej operacji. Pan coś wie na ten temat? Nie znam tego raportu, panie redaktorze. Wybaczy pan, nie będę z tym go komentował. Koło tych wyborów kopertowych, tak zwanych, narosło wiele mitów. Było tam dużo napięć. Moim zdaniem te wybory wtedy można było przeprowadzić, nic by się wielkiego nie stało. Ta epidemia wcale nie była wynikiem zamieszania ani wyborów w tym okresie majowym, ani tych późniejszych wyborów. Ona po prostu rządziła się swoimi
swoimi prawami. Jeżeli ktoś dzisiaj próbuje udowadniać, że takie, a nie inne czynniki, a to przywóz Polaków... No tutaj są dużo poważniejsze zarzuty. To jest nieprawda. Tu są dużo ważniejsze zarzuty i dużo poważniejsze potencjalne konsekwencje. Trybunał Stanu dla Mateusza Morawieckiego. Za tę właśnie inicjatywę. Mówi o tym, czy jest Trybunał Stanu, czy nie, decyduje Sejm. Ja bym wolał, żeby i redaktorzy Onetu zwłaszcza, którzy celują w tego typu bardzo ważnych politycznych spekulacjach, zwłaszcza ostro stojąc na stanowisku totalnej opozycji, przestali spekulować. Od tego jest Sejm, a nie Onet za przeproszeniem, ani nawet... Dziennikarze są od tego, by przede wszystkim recenzować działania władzy. Bolesław Piecha, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był wiceminister zdrowia. Dużo zdrowia, panie ministrze. Życzę wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Do zobaczenia. Dziękuję wzajemnie wszystkim. No i nadziei. Nadziei, tak. Tej nam nie brakuje. Nadziei na kolejną rozmowę, bardzo udaną także. Mam sporo w sobie już teraz, proszę państwa. Katarzyna Lubnauer razem z nami, posłanka Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry pani poseł, witamy w Wirtualnej Polsce. Dzień dobry państwu. Posłanka Dziemianowicz-Bąk, jeśli pani pozwoli, od jej cytatu zacznę. Kieruje uwagi w waszą stronę i mówi tak. Koalicja Obywatelska niezmiennie gotowa jest zatopić i całą Europę, byle tylko by się pochwalić, że najgłośniej ze wszystkich umie krzyczeć to nie my. Dlaczego chcecie utopić Europę i pieniądze, które miałyby szerokim strumieniem popłynąć do Polski? Oczywiście pieniądze z Funduszu Odbudowy potrzebne są i Polsce, i potrzebne są większości krajów Unii Europejskiej, dlatego że po pandemii trzeba walczyć z tym wszystkim, co zobaczyliśmy, że pandemia nam przyniosła. Można powiedzieć, że Polskę trzeba będzie od nowa zorganizować i w tym znaczeniu my chcemy tylko zapewnić, żeby te pieniądze poszły do wszystkich Polaków, żeby wszystkim żyło się lepiej. I oczywiście ja muszę powiedzieć jedną rzecz. Te pieniądze nie są zagrożone. Krajowy Plan Odbudowy jest potrzebny i Krajowy Plan Odbudowy wejdzie w życie. Chodzi tylko o to, żeby zabezpieczyć te pieniądze tak, żeby one trafiły rzeczywiście do wszystkich Polaków. My mamy doświadczenia związane z tym, jak Prawo i Sprawiedliwość wydawało pieniądze na przykład z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Tam te środki, które miały pójść do wszystkich samorządów, poszły tylko do tych samorządów, które są swoje. Fundacja Batorego porównała to i okazało się, że w tych samorządach, w których rządzi opozycja, jest 1/10 środków na jednego mieszkańca w stosunku do tych samorządów, gdzie rządzi PiS albo ci, którzy złożyli hołd lenny PiSowi. Kolejną kwestią to jest to, że my nie chcemy, żeby te pieniądze były zmarnowane, czyli nie chcemy, żeby były takie inwestycje jak na przykład Ostrołęka. PiSowi w całej tej właściwie tych 5 latach udało się jedną inwestycję rozpocząć, zbudować, no i w tej chwili ją rozbiera. Mam na myśli Ostrołękę, 1 300 000 000 wydanych na budowę. W tej chwili następne 100 milionów będzie na rozebranie tej inwestycji. No dobrze, w związku z tym chcemy tylko zapewnić, żeby rzeczywiście wszystkim Polakom żyło się lepiej dzięki środkom z Funduszu Odbudowy. No to fantastycznie, bo to samo mam wrażenie, mówią posłowie Lewicy, którzy przedstawiają bardzo konkretne postulaty, na przykład minimum 30% środków dla samorządów, na przykład 75 tysięcy tanich mieszkań na wynajem, na przykład 1 000 000 000 euro na szpitale powiatowe. Dlaczego wy się nie zgadzacie z tymi postulatami? Część tych postulatów jest dokładnie taka sama, jak Koalicja Obywatelska składała w marcu. Na przykład my też uważaliśmy, że 40% powinno być, tylko nie iść do samorządów, bo tu może się stać tak dokładnie jak z Funduszem Inwestycji Lokalnych, czyli mogą dostać swoje samorządy, tylko być dzielonych przez samorządy. No dobrze, pani poseł, ale skoro niektóre postulaty się pokrywają w mniejszym lub większym stopniu, to ja nie rozumiem, skąd ten wielki spór. Kolejna kwestia. W Senacie przecież również głosami Lewicy przeszła ustawa dotycząca Agencji Rozwoju i Spójności. Ta agencja miałaby być takim ciałem monitorującym wydawanie środków z Funduszu Odbudowy. Z całym szacunkiem, tylko zbudowanie formacji koordynującej, która ma ten charakter, że w większości nie ma rząd, tylko mają różne podmioty. Tam miałby być Sejm, Senat, samorządowcy, przedsiębiorcy, NGOsy, doprowadziłoby do sytuacji, w której mielibyśmy pewność, że wszyscy będą mogli na równych warunkach skorzystać z tych pieniędzy. My naprawdę chcemy, żeby dzięki tym środkom wszystkim Polakom żyło się lepiej. Żebyśmy zauważyli je w ochronie zdrowia, żebyśmy zauważyli je w warunkach mieszkaniowych, żebyśmy zauważyli je, jeśli oddychamy czystym lub brudnym powietrzem. To są bardzo podobne postulaty do Lewicy. Ja się zastanawiam w takim razie, gdzie jest spór, pani poseł, i dlaczego wy dzisiaj jesteście za odrzuceniem tego, jak czytam, skoro podpisaliście się, no pani się też podpisała, prawda? To kiedy to był? Listopad. Druk 749. Wzywacie Radę Ministrów do zawarcia porozumienia w sprawie budżetu Unii Europejskiej. Dzisiaj posłowie Lewicy wyciągają pani podpis pod tym konkretnym drukiem.
Panie redaktorze, właśnie o to chodzi, żebyśmy mieli o czym w tej chwili rozmawiać, żebyśmy mogli zabezpieczyć te środki dla Polaków. Gdyby wtedy nie było decyzji rządu dotyczącej tego, że Polska decyduje się na przyjęcie funduszu odbudowy i w przyszłości na to, żeby podpisać odpowiednie umowy, to byśmy w tej chwili nie mogli stawiać warunków dotyczących tego, w jaki sposób one mają być wydatkowane. Zgoda, pani poseł, ale mówi pani o rozmowie, a to lewica do stołu siada i próbuje rozmawiać z Prawem i Sprawiedliwością, mówiąc, no my musimy rozmawiać, bo żeby lewica się jakoś dogadać, a wy w ogóle nie mówicie, no to są jakieś rozmowy z diabłem, paktowanie z diabłem. Po pierwsze, mam wrażenie, że lewica zobaczyła gdzieś światełko w tunelu. Pamiętamy, jak to się skończyło poprzednio. Ja pamiętam szczególnie dobrze. Natomiast zdajmy sobie sprawę z jednej rzeczy. PiS-owi zależy na rozegraniu opozycji. Dlatego opozycja w tej sprawie powinna mówić jednym głosem. Powinna bronić tego na przykład projektu, który wyszedł z Senatu i razem negocjować z Prawem i Sprawiedliwością. Zobaczmy, co daje PiS-owi ta deklaracja lewicy o poparciu Funduszu Odbudowy. Praktycznie PiS nie musi się już dogadywać w tej sprawie z Ziobrą. To znaczy zyskuje na tym zarówno Jarosław Kaczyński, jak i Zbigniew Ziobro. Obaj mogą pozostać na swoich stanowiskach. Obaj mogą, jeden może pozostać na stanowisku, że Fundusz Odbudowy przejdzie głosami opozycji, drugi może nie zagłosować za tym, a równocześnie utrzymujemy w ten sposób ten rząd. Ten rząd jest wyjątkowo zły dla Polski, dla lewicy. Czy lewica pamięta, że dokładnie dzięki Prawu i Sprawiedliwości odebrano kobietom prawo do aborcji z trzeciej przesłanki? Czy pamiętamy, że 3 dni temu, bodajże 4 dni temu, staliśmy przed Sądem Najwyższym, broniąc pana sędziego Tulei? W środę będzie pani Krystyna Pawłowicz wsadzona do TK przez Jarosława Kaczyńskiego orzekać, czy Polska musi przestrzegać wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W związku z tym, jeżeli chcemy rzeczywiście uzyskać realne zapewnienie do tego, że te pieniądze zostaną przekazane wszystkim Polakom, to albo musimy zmienić ten rząd, czyli musimy doprowadzić do sytuacji, w której rząd Zjednoczonej Prawicy, która już nie jest całkiem zjednoczona, jest pokłócona. Jasne, pani poseł, ale to, co robi lewica, pozwala jej tylko Marszałek Terlecki odpowiada pani w pewnym sensie korespondencyjnie, mówi tak, opozycja musiałaby wygrać wybory, a ponieważ nie jest to możliwe, usiłuje wmówić Polakom, że możliwy jest przewrót dokonany dzięki pozyskaniu części posłów Prawa i Sprawiedliwości. Wybory, demokracja. Jeżeli rząd nie będzie miał większości dla najważniejszej ustawy, jaka obecnie jest w Sejmie, czyli Funduszu Odbudowy, to jest deklaracja Jarosława Kaczyńskiego, że rząd wtedy nie może dalej funkcjonować i potrzebne są przyspieszone wybory. I wtedy jak nie ten, to następny Sejm oczywiście Fundusz Odbudowy przyjmie. Natomiast z drugiej strony, drugim warunkiem jest to, że nie są przyspieszone wybory, ale przeprowadzamy rzeczywiście ustawowo zmiany, które pozwalają kontrolować wydatkowanie środków z Funduszu Odbudowy. Jasne, rozumiem. Pani poseł, powiedziałam, wyszło z Senatu. Ja mówię o dwóch rzeczach. Po pierwsze, wyszło z Senatu ustawa dotycząca Agencji Rozwoju i Spójności, która mówi bardzo jasno, jakie jasne ciało odpowiadałoby za dzielenie środków z Funduszu Odbudowy. I pani teraz poseł, jest kwestia, jeżeli o tym już mieli troszeczkę jednolitą porozmawialiśmy postawę opozycji, to byłaby pewność, że ta jasne ustawa musi przejść, jeżeli chcemy tego, żeby Fundusz chciałbym Odbudowy zapytać o jeszcze i inną rzecz, o której pani też wspomniała. To jest bardzo interesujące, że pani profesor Krystyna Pawłowicz ma przecież stanąć na czele składu sędziowskiego w Trybunale Konstytucyjnym, który orzeknie, uwaga, czy Polska powinna respektować postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jak pani to komentuje? Przepraszam bardzo, pani Krystyna Pawłowicz jeszcze niedawno twierdziła, że Unia Europejska jest szmatą. Absolutnie nie powinna, nie jest po prostu niezależnym sędzią, który jest w stanie obiektywnie osądzić na temat tego, jaka jest funkcja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ale w ogóle nie ma możliwości, żeby Trybunał Konstytucyjny decydował, które zapisy traktatów, które podpisała Polska, podobają się władzy, a które się nie podobają władzy. To jest właśnie, no w tej chwili lewica usiadła z ludźmi, które włożyli do Trybunału Konstytucyjnego Krystynę Pawłowicz, pana Piotrowicza. Widzieliśmy przed chwilą pana Piotrowicza przesłuchującego Rzecznika Praw Obywatelskich. Widzimy Krystynę Pawłowicz, która wspominała o tym, że Unia Europejska jest szmatą, która będzie za chwilę orzekać o tym, czy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej to nas obowiązują, czy nie obowiązują te wyroki i czy może Izba Dyscyplinarna zamykać, czy nie zamykać pana Tuleję. I w tym momencie powiedzmy jasno, albo budujemy szeroką koalicję opozycji i stawiamy głośne weto i mówimy tak, możemy poprzeć Fundusz Odbudowy, ale tylko na naszych warunkach, czyli na warunkach, które zapewnią to, że wszystkim Polakom będzie żyło się lepiej, że te pieniądze pójdą do wszystkich samorządów, że każdy przedsiębiorca będzie mógł na równych warunkach skorzystać z tych środków, że rolnicy otrzymają część tych środków, nie 1%, tylko więcej, co postuluje PSL.
Albo idziemy razem i wtedy rzeczywiście wymuszamy na rządzie to, żeby ten fundusz był wydany w sposób racjonalny, albo mamy inwestycje w stylu Ostrołęki. W tej sytuacji wyraźnie widać, że idziecie razem, ale osobno. I inny wątek jeszcze, bo chciałbym o tym porozmawiać, a nasz czas się niestety kończy, pani poseł. Nie wiem, czy pani widziała tekst Onetu, z którego wynika, że to premier Mateusz Morawiecki, minister Michał Dworczyk, a nie wcale Jacek Sasin, o którym dużo mówimy w tym kontekście, minister aktywów państwowych, stał w centrum organizacji wyborów kopertowych. Ja teraz pytam, czy na kanwie tych ustaleń Onetu, chodzi o Najwyższą Izbę Kontroli, o ten raport jeszcze nie opublikowany, Mateusz Morawiecki powinien stanąć przed Trybunałem Stanu? Ja wspomnę jedną rzecz, że tam ta prawniczka z KPRM-u sama mówi, że jeżeli on podejmie taką decyzję, którą podjął, to może w przyszłości odpowiadać przed Trybunałem Stanu. I mamy tam oświadczenie zarówno prawników właśnie kancelarii premiera, jak i również prokuratorii generalnej, które dość jednoznacznie mówią, że pan premier Mateusz Morawiecki podjął decyzje niezgodne z Katarzyny Lubnauer w tej sprawie, pani poseł? Uważam, że Mateusz Morawiecki w przyszłości odpowie za to przed Trybunałem Stanu. Tak samo zresztą jak za wiele działań odpowiedzą inni politycy PiS-u. Natomiast w tym wypadku mamy już raport NIK-u, który za chwilę porozumiem, że wszyscy zobaczymy, który dość jednoznacznie pokazuje, że tam złamano prawo i nie zrobił to tylko pan Sasin, ale również pan premier Morawiecki. Zresztą sugerował pan Sasin wielokrotnie, że to nie była jego decyzja, tylko decyzja premiera Morawieckiego. Nie wydaje się pani ciekawe, że Marian Banaś przygotował właśnie taki dokument? No niewątpliwie Marian Banaś przez to, że jest na osobistej wojnie z PiS-em, ma jedną zaletę, stara się rzetelnie pozwolić swoim urzędnikom na to, żeby przygotowywali rzetelne raporty, które są zgodne z wiedzą prawniczą, z wiedzą dotyczącą tego, jak funkcjonuje to państwo. W tej chwili również widzimy, co się dzieje w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej, czyli Polskiej Fundacji Nieudacznictwa. Ona też nie chce ujawnić nikowi tego, jak wydatkowała środki. Ja przypomnę, że to jest fundacja finansowana z środków publicznych, bo z środków spółek Skarbu Państwa. A propos różnych fundacji, jeśli pani pozwoli, ostatni wątek, ostatnie pytanie. Bardzo chciałbym poznać pani zdanie w tej sprawie. Od jesieni 2015 roku do wiosny 2020, przez 6 lat, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przekazało prawie 3,5 miliona złotych różnym podmiotom związanym z ojcem Tadeuszem Rydzykiem. Pieniądze przelano na przykład na konta Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej oraz dwóch fundacji związanych z ojcem. Ja może przypomnę, że ojciec Rydzyk dostał w sumie za czasów PiS-u ponad 200 milionów złotych. I to nie jest tylko Ministerstwo Edukacji, ale to jest też Ministerstwo Sprawiedliwości z Funduszu Sprawiedliwości, który miał iść dla ofiar przestępstw, a idzie w dużym stopniu dla Rydzyka oligarchy. Ja w ogóle uważam, że PiS buduje państwo mafijno-oligarchiczne dzięki temu, że ma wpływ bezpośredni przez Ziobrę na prokuraturę, dzięki temu, że chce mieć posłusznych sędziów. Za moment będziemy mieli system, w którym przeciętny obywatel może stanąć przed sądem i może być ścigany przez prokuraturę, natomiast zapewnia się pełną bezkarność politykom i ludziom związanym z PiS. Kiedy mamy ścisłe związki między polityką, biznesem i wymiarem sprawiedliwości, w tym wypadku na przykład prokuraturą, to mamy system, który jest prostą drogą do systemu mafijno-oligarchicznego. Pani poseł. I na drodze tego stoją jeszcze sprawiedliwi sędziowie, jak pan Tuleja czy pan Juszczyszyn, ale rzeczywiście w przyszłości myślę, że przed Trybunałem Stanu stanie jeden z nich. Chciałbym życzyć Chciałbym życzyć pani pięknego dnia i dużo zdrowia. Bardzo dziękuję. Katarzyna Lubnauer, posłanka Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję bardzo, życzę państwu mojego dnia. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia. To był program Tweet w Wirtualnej Polsce. Patrycjusz Wyżga, kłaniam się państwu nisko i zapraszam na kolejne spotkanie o tej samej porze jutro.